Rekwiem dla świata, niezwykła kompozycja i niezwykle aktualna, teraz coraz bardziej. W naszym studiu Tomasz Radziwanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Sinfonia Viva. O tej płycie, bo premiera jest płytowa, chociaż sama kompozycja sprzed ponad dwóch lat, sprzed ponad roku. Porozmawiamy za chwilę, ale żeby wejść w klimat tej muzyki, posłuchajmy fragmentu. Wczoraj słuchałem fragmentu tej kompozycji, a to było świeżo po tym, gdy też udostępniane w internecie oglądałem masowo wstrząsające zdjęcia z Ukrainy i pomyślałem sobie, że no, można zamknąć, nawet nie oglądając tych zdjęć, zamknąć oczy i wyobrażać sobie te sceny przy tej muzyce właśnie. No bardzo mi miło, tak. Tak się zbiegło akurat, że 25 marca była premiera tej płyty. I właśnie 24 rozpoczęła się ta agresja na Ukrainę. I no to jest jakaś straszliwa koincydencja. Mm-hmm. Pisałem to dawno, dawno i premiera była w 2019 roku, 80-lecie wojny. Ten materiał, który Państwo telewizowie widzieli, to jest z kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja z Brzegociny. To jest na Podhalu. I to była transmisja przez telewizję Trwam. To było pierwsze wykonanie tego koncertu. Pierwsze wykonanie, tak. I jeszcze niekompletne, bo jeszcze dopisałem Confutatis i Rex Tremendes części, także w końcu już to się zawarło w 14 częściach. A to był fragment Credo i fragment Dies Irae. No i nagraliśmy dzięki sponsorom, nagraliśmy tę płytę w 21 roku w rekordowo krótkim czasie. W najlepszym studiu akustycznym w Warszawie, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to jest dawne studio S1, dzięki uprzejmości Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i Polskiemu Radiu, które to pięknie wydało. Edycja jest wspaniała, jest naprawdę dopracowana graficznie, no i ta płyta żyje swoim życiem i mam nadzieję, że no oczywiście to nie jest muzyka taka, która się będzie szybko sprzedawać, prawda? Mm-hmm. No ale jest, widziałem w Empikach, sam miło widzieć. Napisana ta muzyka, ten utwór na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, więc no podkreślam, że teraz no ma dodatkową aktualność. Dodatkowe mm-hmm. konteksty, tak. Mm-hmm. No tak, no napisałem to jako w rycie trydenckim, stara łacina. Zacząłem studiować, zacząłem się wgłębiać.
I najtrudniejsze dla mnie było, żeby teksty zawarte w tekście liturgicznym pokrywały się z akcentami, z tekstami, z muzyką, żeby to była właśnie ta idea dopasowania. No, a w warstwie muzycznej to wyszedłem od chorału gregoriańskiego, która od zarania dziejów najpierw to była jednogłosowość, dwugłosowość, trzygłosowość, a potem z instrumentami. I to było dalsze moje poszukiwania. Duża orkiestra gra, duża, z tak zwanym drzewem i blachą, z instrumentami dętymi. Flet klarnet, to był fagot, podwójna obsada i trąbki, puzony, waltornie, tuba, duża orkiestra, chór międzyuczelniany, chór z Warszawy, bardzo, bardzo pozdrawiam chórzystów i chórzystki, oraz w jednej części, na samym końcu, na zakończeniu In Paradisum jest chór chłopięcy. Mhm. Chłopcy śpiewają dosłownie 16 taktów, a potem już się to wszystko przeradza, przeistacza w wielkie amen. No i solistów miałem świetnych, miałem, muszę powiedzieć, tutaj rzeczywiście wymarzonych. No, każdy dyrygent chce mieć dobrych solistów i powiem od góry partytury. To znaczy Anna Mikołajczyk, nie wiedział, sopran, Aneta Łukaszewicz, mezzo-sopran, Rafał Bartmiński, tenor i Robert Gierlach, basbaryton. Pozdrawiamy wszystkich solistów i mamy nadzieję, że będziemy to grać. Ale to ten skład muzyków, który widzimy, orkiestra, tak. to jest oparta na symfonia Viva. Czy dla tego wykonania było jakieś rozszerzone? No to znaczy oczywiście jest rozszerzona, ale bo symfonia Viva powstała już 24 lata temu, tak? Dobrze. 98 rok. 98. I pomyślałam, była najpierw jako orkiestra smyczkowa. Mhm. Czyli tak, żeby grać barok i na przykład Serenada Czajkowskiego czy Serenada Korłowicza na same smyczki, jak to my mówimy w naszym żargonie. Ale potem, zależnie od potrzeb repertuarowych, rozrastała się. Tutaj w wypadku Requiem jest bardzo duży skład, bo to jest orkiestra ponad 65 osób, więc to brzmi dobrze i razem z chórem. Także to jest duża forma. 24 lata działalności. Jakby spojrzeć na ten wasz zakres działalności, to nasz trudno uwierzyć, bo repertuarowo to jest we wszystkie strony. Muzyka również lekka, to filmowa, prawda. Jazzowa. To prawda, tak. Pan redaktor ma rację, bo zaczęliśmy od muzyki filmowej i postrzegani jesteśmy, przepraszam, że się chwalę, ale jako jedna z najbardziej wszechstronnych orkiestr w Polsce, bo gramy i jazz, bardzo, bardzo lubimy grać jazz i pozdrawiam tutaj Krzysimira Dymskiego, Krzysia Hardzina. Współpracujemy z różnymi muzykami, ale gramy też rozrywkę, no, płytę, taką szlachetną rozrywkę, świetne płyty za mną Mario Jopek, chociażby bardzo. Ale uważam, że to jest pomoc dla muzyków i że to jest szerokie spektrum działania jest lepsze, bo oczywiście no, kochamy grać Mozarta, no, Requiem Mozarta wykonaliśmy ponad 50 razy w sumie w różnych okazjach, na różne okazje, w różnych kościołach, najlepiej w kościołach zresztą. Zresztą właśnie taka muzyka najlepiej brzmi chyba właśnie w kościołach, w dobrej akustyce. Przywołał pan Krzysztofa Hardzina, on powiedział tak, jazzowe granie to pięta achillesowa orkiestr. W tym wypadku się to nie sprawdza, natomiast może to rzeczywiście jest tak, że w Sinfonii Viva są muzycy, którzy no, nie mieli odwagi rzucić klasyki, ale z chęcią by sobie pograli też coś innego. To prawda. Ja w ogóle sam lubię jazz i sam trochę grałem jazzu. Jazz na skrzypcach jest trudny, bo ja jestem skrzypkiem. Moja pierwsza profesja to skrzypce i smyczek. Teraz batuta przeważa i dyrygowanie przeważa. Niestety ubolewam na tym, ale tak jest. Ale jazzowe granie ma to do siebie, że uważam, również pomaga muzykom w rozumieniu klasyki. To jest trochę inny timing, trochę inne podejście do rytmu. No i bardzo lubimy grać jazz, na przykład podkłady jakieś do piosenek, świetne aranżacje. No, polski jazz słynie z wielkich nazwisk, prawda? Mhm. Także współpracujemy i jesteśmy orkiestrą, która jest często wynajmowana do filmu, do grania ścieżki dźwiękowej, zarejestrowania ścieżki dźwiękowej.
Właśnie chciałem zapytać, jak to jest, może nie w przypadku filmów, ale wybitnych artystów, chociażby Anna Maria Jopek, czy to jest tak, że jesteście orkiestrą do wynajęcia i tak, ktoś przychodzi? Dokładnie. Czy to są takie jakieś wspólne projekty, gdzie się spotykacie w połowie drogi, pomysł, żeby coś nagrać? Nie, no więc pomysł jest, wyszedł od Krzysztofa Hardzina i mówi, że jeżeli orkiestra, to tylko to coś to zabrzmi, bo nie, może nie skromnie, ale symfonia Viva i spotykamy się, mamy już nuty. Są 2-3 próby i wchodzimy do studia i gramy. Mhm. Także to jest coś takiego, jak w Stanach Zjednoczonych są orkiestry studyjne, że są, każda orkiestra ma swoją specyfikę i my słyniemy, że gramy szybko, to znaczy nie szybko, nie w sensie tempa też, ale że pracujemy szybko. Mhm. A tak sobie też myślę, że w przypadku muzyków popowych, rockowych, nawet jazzowych, oni tam grają swoim stylem, natomiast raz na jakiś czas przychodzi im do głowy taki pomysł, że a nagrajmy teraz coś może symfonicznego. To prawda i to już i to jest modne chyba. Modne, bardzo modne, tak. Pan redaktor ma rację, bo modne. Od zarania dziejów, to znaczy od zarania dziejów symfonii, w 90. chyba to był 9 albo 2000 rok, jak graliśmy w takim, graliśmy w bardzo ciekawym projekcie, jest Music Entertainer, czyli grupa rockowa jest, prawda, no, która jest grupą rockową. Dostaliśmy aranżację na dużą orkiestrę symfoniczną. Mm-hmm. Oni sobie zażyczyli, żeby były same kobiety. Ciekawy projekt. Ciekawy projekt. Znaczy w przypadku skrzypaczek i powiedzmy wiolonczelistek to jest łatwo, ale na przykład znaleźć 3 puzonistki, 3-4 kontrabasistki to już nie jest tak proste. A dlaczego to tak? To pod kątem jakiejś później może transmisji telewizyjnej? Było turnę po całej Europie, po wszystkich krajach Europy to i oni twierdzili, że to się lepiej sprzedaje. No coś w tym jest rzeczywiście. Także ciekawy projekt. A jak się w ogóle tworzy zespół, tworzy taką orkiestrę, która w założeniu ma, no, ma mieć taki szeroki zakres, szeroki repertuar? To znaczy na początku, tak jak mówię, na początku była muzyka filmowa i pierwsza nasza płyta wydana przez firmę Dux, to był rok 1999, to była muzyka filmowa zaaranżowana przeze mnie na same smyczki. I druga płyta też była z muzyką filmową, już była od razu nominacja do Fryderyka. Ale zaczęliśmy chyba od klasyki, od Mozarta, od no, te trzy słynne divertimenta Mozarta, też gramy, no Eine kleine Nachtmusik, no to taki sztandarowa serenada, gdzie wszystkie orkiestry kameralne grają. Ale potem okazało się, że ludzie moi są ciekawi, młodzi i są kreatywni. I są kreatywni i nie chcą grać tylko. I, znaczy ja też mam taki profil, że nie zasklepiam się tylko w klasyce, bo to jest mało tego. Uważam, że właśnie granie muzyki rozrywkowej na dobrym poziomie, czy granie jazzu, jest odpoczynkiem od tej klasyki. Chciałbym wrócić do Rekwiem dla Świata, bo nadaliśmy taki kontekst historyczny, patriotyczny, także bieżący, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Ale może to też nie tędy droga, bo to po prostu muzyka religijna. Mamy Wielki Post i może tym kluczem sobie słuchać Tak, to prawda. Takie było moje założenie. To było pamięci moich rodziców, którzy byli również muzykami. Uwrażliwili mnie na piękno frazy. Chodziliśmy do galerii, do teatrów. I to było rodzice oboje już dawno nie żyją. To było rzeczywiście muzyka, chciałem, żeby to było napisane w dobrym duchu i pamiętałem zawsze słowa, które mówił mi wielki nasz kompozytor Witold Lutosławski. Pisz taką muzykę, jakiej sam chciałbyś słuchać. To jest niby proste, wydaje się, że to jest proste, a jednak do zrealizowania nie zawsze jest to łatwe. No, Rekwiem jest napisane według starego schematu liturgicznego, wszystkie części mszy, plus jeszcze części przynależne tylko do Rekwiem, na przykład Lacrimosa, Dies Irae. No nie ukrywam, panie redaktorze, z Lacrimosą miałem problem, bo każdy chyba muzyk ma zanotowany, jakoś wbity w matrycę swojej pamięci, no dzieło Mozarta, prawda? I zresztą też bardzo spopularyzowane przez film Amadeusz Milosza Formana. No ale napisałem, chciałem się niejako wyzwolić od tego myślenia mozartowskiego, zresztą wiele razy, ile razy dyryguję Rekwiem Mozarta, to zawsze sobie zadaję pytanie, skąd on to wiedział? Zawsze coś nowego odkrywam i zawsze mnie to po prostu zachwyca, to jest mój zachwyt. Ale napisałem Lacrimozę, cieszę się, że to wyszło, że jest płyta.
Jest to, nie jest długie, nie jest, starałem się też, żeby pisząc, żeby nie było przegadane. Trwa 52 minuty i, no i teraz życzę sobie, żeby to grać, żeby to grać. Może właśnie w takich czasach, może mój pomysł, jeden z moich pomysłów jest taki, żeby na przykład zagrać teraz właśnie w katedrze, w Przemyślu, to jest ten czas. Czyli w miejscu, gdzie uchodźcy napływają do Polski. I też a propos Ukrainy, a propos takiej muzyki, rozmawialiśmy to też z naszymi gośćmi, że to jest taki moment, kiedy no, słucha się takiej muzyki. Dokładnie. Gdy jest wojna, stacje radiowe, stacje telewizyjne sięgają do klasyki. Zresztą moją wielką radością, to znaczy sytuacja była smutna. Ja pamiętam po Smoleńsku, jak wreszcie była piękna muzyka w radio i w telewizji. Klasyka przez 2 tygodnie, potem to się skończyło. Oczywiście, tak jak mówię, nie mam nic przeciwko rozrywce, dobrej, szlachetnej, i lubię rozrywkę. No, marzymy o czasach, żeby tylko rozrywka zaprzątała nasze głowy. Brawo, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i zachęcamy do słuchania Rekwiem dla Świata. Tomasz Radziwonowicz, dyrektor Sinfonia Viva, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A za chwilę zostaniemy w temacie kultury. Galeria Tattoo Art i działalność grupy The Krasnal. Z bardzo tajemniczej grupy dowiemy się, chociaż osobiście artystów poznać nie możemy, ale dowiemy się, co to za grupa i co to za wystawa.